chciałbym, żeby, bo to nie jest przyjemne i to nie jest potrzebne i to nie jest wnoszące cokolwiek, kiedy słyszymy, że no to jeżeli ty nie wierzysz w Boga, który jest tam źródłem miłości, moralności i tak dalej, no to w ogóle jak ty żyjesz z ludźmi i jaką ty masz propozycję do zorganizowania wspólnego jakiegoś życia w ramach jakiejś organizacji na przykład. No to jakby to niczego nie wnosi, niczemu nie służy, nie jest miłe i chciałbym, żeby ludzie wierzący przestali się posługiwać takim argumentem, bo on ich też dodatkowo zamyka na to, żeby się przyjrzeli takim organizacjom jak Fundacja Forum Światopoglądów, żeby się przyjrzeli naszemu życiu i żeby zobaczyli, że nasze życie jest nie mniej szczęśliwe, a śmiem twierdzić, że bardziej niż bardzo wielu ludzi wierzących.